Wyprawy Leona wspiera marka Phoenix. Wyprawy Leona zabezpiecza firma Atpla, dystrybutor marki Cederoth. Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Moi drodzy, zgodnie z tym, co Wam mówiłem w moim poprzednim materiale, w poniedziałek, a więc 13 września, zawitałem tutaj ponownie w Lubaniu, ponieważ prace ruszyły z kopyta. Z racji tego, że codziennie dochodzą nowi subskrybenci kanału Wyprawy Leona, którzy mogą nie być na bieżąco z tymi wszystkimi tematami, z tym wszystkim, co się tutaj dzieje, w opisie pod tym filmem umieszczę linki do odcinków, chronologicznie umieszczę te linki, tak żebyście mogli po kolei te filmy oglądać, no i być na bieżąco, ponieważ jeżeli zacznę Wam teraz opowiadać o tym wszystkim, co się tutaj dzieje, co się będzie działo, no to możecie po prostu czuć się troszeczkę skołowani. A więc jeżeli pierwszy raz oglądacie odcinek Wypraw Leona na temat lubańskich podziemi, to zachęcam Was do zajrzenia w opis tego filmu. Tam znajdziecie listę odcinków po prostu ułożoną chronologicznie. Zanim przejdziemy tutaj do filmowania tych wszystkich prac, chciałem podziękować firmie Art Service oraz Zdetech za to, że dostarczyła nam dodatkowe dwa detektory wielogazowe, ponieważ jak wiecie z tych moich dwóch poprzednich, z moich poprzednich materiałów, poprzez otwory wiertnicze udało nam się do środka wpuścić detektor wielogazowy, który wskazał nam niedobór tlenu oraz podwyższoną ilość dwutlenku węgla. A więc dodatkowe detektory będą nam potrzebne i z tego miejsca dziękuję raz jeszcze firmie Art Service oraz Detech. Linki do tych obu firm znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Podziękować także chciałem patronom oraz sponsorowi dzisiejszego odcinka, a więc firmie Letyshops, ponieważ dzięki tutaj Waszemu wsparciu udało mi się kupić właśnie taki detektor wielogazowy Crovcon Tetra T3. Jest to detektor wielogazowy, który będzie takim uzupełnieniem tego mojego stanu. Mam już Crovcona Gaspro IR, Crovcon Gaspro IR, mam Dragera XAM 5600 oraz właśnie takim uzupełnieniem stanu będzie kolejny detektor wielogazowy. A więc dziękuję patronom oraz dziękuję raz jeszcze sponsorowi dzisiejszego odcinka, a więc firmie Letyshops. Letyshops to serwis cashbackowy, który umożliwia Wam odzyskanie części pieniędzy wydawanych podczas robienia zakupów online. I cały proces uzyskiwania cashbacku, a więc częściowego zwrotu za zakupy, jest niezwykle prosty oraz przejrzysty. A polega on na tym, że z Letyshops współpracuje obecnie ponad 3700 sklepów, w tym chociażby takie znane jak Allegro, MediaMart, Media Expert, EuroRTV AGD, Decathlon, AliExpress i tak dalej. Tych sklepów jest naprawdę cała masa. I te sklepy płacą Letyshops za reklamę oraz pozyskiwanie klientów. Z kolei Letyshops dzieli się z nami częścią swojego wynagrodzenia w zamian za to, że robimy zakupy w sklepach partnerskich. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że ten cały cashback to jest żywa gotówka, która może trafić na Wasze konto bankowe bądź też konto PayPal, a nie jakieś kody rabatowe, z których i tak nikt nie korzysta. Do założenia konta potrzebujecie tylko podać adres e-mail, podać hasło oraz kliknąć link aktywacyjny. Ewentualnie zalogować się poprzez Facebooka lub konto Google, a więc rejestracja jest niezwykle prosta. Ponadto zachęcam Was do zainstalowania wtyczki, która sama Wam zasugeruje zwrot gotówki, jeśli dana strona, dany sklep z Letyshops będzie współpracował. Przy czym ważna uwaga, jeżeli korzystacie z Letyshops, korzystacie z wtyczki, to warto wyłączyć adblocka, ponieważ on może sprawić, że ten cashback nie zostanie poprawnie naliczony. Na koniec tego materiału chciałem Wam wspomnieć, abyście od czasu do czasu zaglądali na stronę letyshops.com, ponieważ niektóre sklepy okresowo podnoszą podstawową stawkę cashbacku kilkukrotnie. Chociażby sklep tutaj eObuwie podniósł podstawową stawkę razy 4, jest to tak zwana ta oferta hot, a więc podstawowa stawka wynosiła 3%, a obecnie wynosi już 12%. A więc przechodzimy sobie do sklepu. Gorący cashback został aktywowany, no i w tym momencie mamy zwrot na poziomie 12%, przy czym sklep zastrzega, że maksymalny zwrot wynosi nie więcej niż 50 zł. Kwota może niewielka, ale jeżeli i tak robicie zakupy przykładowo na eObuwie i dodatkowo możecie na tym zaoszczędzić, zyskać, no to czemu by nie? W opisie pod tym filmem oczywiście umieszczę link do zarejestrowania się w Letyshops oraz do zainstalowania wtyczki, a tymczasem uciekam do filmowania. Jak mogliście zobaczyć na tym moim poprzednim ujęciu, przywiozłem tą moją krowę, więc ten duży wentylator, który może się przydać. Tutaj powoli panowie zaczynają zasypywać to oczko wodne, gdzie trafiała woda po prostu ze sztolni. Skorzystaliśmy z pompy głębinowej, tej mojej, którą udało się kupić dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. A tymczasem co? Podejdziemy sobie może do środka, zobaczymy jak tam chłopakom idzie wyciąganie tych kamieni.
No i z tego co widzę, to kolega, który wyrzucał kamienie, no był tą osobą, która tutaj kończyła te prace. Natomiast to, co możecie zobaczyć, to to, że tutaj już część tych kamieni została wybrana. Strop mamy tutaj stropnicę niemiecką, rzecz jasna, oraz u góry zabezpieczenie tego stropu, żeby kamienie się panom Niemcom na głowę nie sypały. A więc tak to tutaj wygląda. Wbrew pozorom usuwanie tych kamieni idzie dosyć szybko, jak zresztą widać, ponieważ oni tutaj są gdzieś, nie wiem, od 40-50 minut i tych kamieni troszeczkę wybrali, a oczywiście praca będzie szła na trzy zmiany. Usuwanie kamieni oczywiście taczkami, więc za chwilę będzie dym. Czemu taczkami? Czemu nie ma tutaj torowiska? Czemu nie ma taśmociągu? A więc nie ma torowiska, ponieważ nie dysponujemy takim torowiskiem oraz urządzeniami, które na takim torowisku mogłyby jeździć. Tego torowiska do potrzeb usuwania tego materiału podstawkowego wykorzystać nie można. Taśmociągu również nie możemy tutaj zamontować, ponieważ ograniczyłoby to możliwość ewakuacji, gdyby tam na przodku coś się wydarzyło. A więc panowie działają taczkami, ale idzie im to dosyć sprawnie, więc myślę, że problemu większego nie będzie. Tutaj od razu pójdzie kolejna jakby bramka, kolejna zabudowa? Nie, myślałem. Co? Nie, myślałem, że będzie szkład jakby od razu stojak kolejny zaraz za tym, który mijałeś. Nie, ale tam będziemy podpierać, gdzie jest ta stopka. Mhm. A, czyli będzie... Stropnica i dopiero boki będziemy wybierać. Aha, okej. Okay. Czyli zabezpieczacie na razie tą niemiecką obudowę po prostu. Tak. To na razie, Przemku, cały czas stojakami lecicie, podpieracie stary strop, tak? Niemiecki. I robicie miejsce pod, no, że tak powiem, polską obudowę. Dokładnie. Ok. To ciebie to nie kamień. O! Ty, pardon. Dobra, trzymaj. Zbiera się tam na środku. Chciałem zapytać, jak wam tutaj idzie, bo za chwilę uciekam do domu, więc jest dobrze czy źle? Jest dobrze, co jest ciekawe, dobrze. Wygląda tak, jakby były co metr, czyli co stojak, przekładane ściany z grubszego kamienia, żeby się nie waliło. Czyli jednak widzicie różnicę w tych kamieniach? No, tak jakby widzisz, tu są ułożone tak, że one nie lecą. No tak. A tu jak wzięliśmy tą ścianę, to one się zsuwają po prostu. Czyli jakby to było systematycznie co metr układane od tamtej strony w tą stronę. Czyli tak. Szli od środka do nas. Tak, tak to wygląda. I co, strop na razie jest ok, nie? Nie sypie się no, ani nic. No na razie jest, wiesz, tu są tylko jedna deska złamana, a tak to jest. Okay. Tam jest jeszcze dalej lepiej, bo tutaj widać, że to było zalane kiedyś, bo jeszcze jest mokre i zamulone, nie? Mhm. Czyli ta woda, co wypływała wcześniej, to bardzo możliwe, że wyszła stąd. Wypływała tędy. Ok. To panowie, powodzenia i widzimy się jakby co jutro. No, do zobaczenia. Moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek i dostałem informację, że tam grubo panowie już poszli za tą ścianę. Także nawet się nie spodziewałem, że tak szybko im to pójdzie. Ponieważ tak na dobrą sprawę dzisiaj mamy dopiero jakby drugi dzień wybierania tego materiału podsadzkowego. Ale śpieszę się tutaj, póki jest tam jeszcze jakieś miejsce. Chciałbym podejść, pokazać wam to. Póki panowie zaczną działać, ponieważ wówczas będę się tutaj im kręcił i przeszkadzał. Mogę po tym przejść? Możesz. Dobra, to będzie test przed taczką. Tak.
No, także spójrzcie, ile tutaj panowie już wybrali. Coś słyszałem, że 4 metry poszliście? Tak. 4 metry? Po lewej stronie nie mamy opinki. Za niemiecką opinką jest glina, nie mamy żadnego takiego rodzimego materiału, a więc bazaltu, nic z tych rzeczy. Strop oczywiście standardowo zabezpieczony KS-ami. A, to kurta, tu da. Doprowadziliśmy tutaj ponadto wentylację. No a tutaj ten materiał podsadzkowy, duże, mniejsze frakcje i tak dalej. Będę powoli stąd uciekał, żeby tutaj chłopakom nie przeszkadzać. Ale cofnę się i pokażę wam, jak to wygląda z perspektywy, że tak powiem, tej ściany, która do tej pory nas tutaj trzymała. A więc się cofnę. Spoko, spoko. O, i spójrz. Nie przeszkadzasz. A więc spójrzcie, tutaj mieliśmy ścianę i od tej ściany panowie poszli jakieś, myślę, że dobre 4 metry. 4 metry do przodu, a więc naprawdę szybko ta robota idzie. Jacku, słyszałem, że gdzieś tu moja bateria będzie leżała, bo mi przez zerówkę wpadła od detektora wielogazowego. Więc jakby się wam trafił... To jeszcze kawałek podejrzewam, bo jeszcze do 5 metra... Może dzisiaj, podejrzewam, że na naszej zmianie powinniśmy ją znaleźć. A słyszałeś o tej baterii? Nie. Pierwsze słyszę. Włożyłem detektor wielogazowy do zerówki, żeby sprawdzić gazy, nie? Wyciągam go i nie pipka. Myślę, co jest? A tam bateria się wypiła, została na dole. Opuszczamy kamerę na dół, a bateria sobie leży tam. Ale tu w samej górze leży, nie? No powinna leżeć na samej górze. Powinniśmy ją znaleźć. Okej. Dzięki. Słuchajcie, Jacek wręczył mi moją baterię do Dragera XAM5600, która wypadła mi podczas robienia pomiarów na zerówce, więc podejdziemy tam teraz do chłopaków, zobaczymy, jak wygląda ten odwiert od wnętrza sztolni. Ponieważ skoro znaleźli baterię, no to bateria musiała leżeć pod odwiertem. Widziałem, że baterię moją znaleźliście, nie? A, tu to było ziemia łatwo. Tam gdzieś leżała? Tak, na górze. No bo tam gdzieś powinien być u góry... Przewiert je. A jest przewiert? Nie, przewiert. Okej, tu mamy jeszcze kasy, więc podejdę kawałek. O, spójrzcie, tam mamy otwór nasz wiertniczy i tam leżała moja bateria od detektora. Okej. Fajnie być w miejscu, w którym wcześniej były tylko kamery, nie? Aha. Dotarliśmy do tego fragmentu. To nie, ale co mi do was? O, ty się chodź na dole, ty? Czy co? Będzie stało, nie? Bramkę już macie zrobioną. Tak. Leci. Śmiało można rzec, że każdy dzień tutaj wygląda podobnie, ponieważ codziennie panowie wybierają ten materiał podsadzkowy, wywożą go taczkami, stawiają kolejne bramki, no i tyle, ale zmierzam tutaj do środka, ponieważ no dzisiaj udało się już odsłonić ścianę. Ścianę, za którą mamy już drożne wyrobisko, wiemy to, ponieważ za ścianą mamy otwór numer 1 i możemy sobie spojrzeć na ścianę, a więc tą ścianę, która znajduje się tu za kamieniami.
oraz na resztę kompleksu. No ale skoro już Wam powiedziałem o tej ścianie, no to spójrzcie. Proszę bardzo. Mamy, moi drodzy, ścianę. Może nie jest to ściana w pełni tego słowa znaczeniu, ponieważ okazuje się, że są to kamienie oblane takim rzadkim betonem, ale dotarliśmy do tego już kulminacyjnego punktu, ponieważ za tym usypiskiem, za tą pseudościaną, jak ja to nazwałem, mamy już drożne wyrobisko. A więc kwestia dnia, kwestia być może dwóch dni i jesteśmy, moi drodzy, w środku. Tak naprawdę musimy teraz sprawdzić, jaką grubość ma ta ściana, bo może się okazać, że tylko z tej strony mamy ten beton taki rzadki wylany na te kamienie, a ściana faktycznie istnieje i ma na przykład metr grubości. Może się okazać, że tak naprawdę tutaj na wyciągnięcie ręki mamy tylko właśnie takie kamyczki oblane rzadką zaprawą, po drugiej stronie drewniany szalunek, no i nic poza tym, a więc rozebranie tego to będzie kwestia, nie wiem, godziny, dwóch, może więcej. Niemniej jednak półfinał, moi drodzy. Mogę to chyba powiedzieć już z pełną z tego słowa świadomością. Mamy półfinał. Uwaga, nie wybuchy. Wstęp wzbroniony. Moi drodzy, czwartek. Dzisiaj mamy czwartek i wiele wskazuje na to, że niestety dzisiaj nie uda mi się tam wejść do środka i pokazać Wam tego, co wydarzyło się w środę na popołudniowej zmianie, a mianowicie ekipa z AMC wybrała resztę tej podsadzki i otworzyli już ścianę. Rozebrali tę ścianę, okazało się, że ona nie była taka stricte betonowa, tylko były to po prostu kamienie oblane takim rzadką zaprawą, a więc ta ściana została rozebrana, no i moi drodzy, jesteśmy w środku. Przy czym z racji tego, że tam na spongu jest bardzo dużo takich podejrzanych, że tak powiem, elementów, fragmentów, no to zaszła potrzeba wezwania patrolu saperskiego, który po prostu krok po kroku sprawdza te podejrzane elementy konstrukcyjne, tak bym je nazwał. Z kolei ekipa z AMC pod takim kątem górniczym to wszystko sprawdza. Ponadto zabudowuje te kolejne metry sztolni, ponieważ okazało się, że strop oraz ociosy są bardzo niestabilne. Zatem dzisiaj odbywa się taka praca podwyższonego ryzyka, zatem nie będę tam wchodził do środka, nie będę przeszkadzał, nie będę się tutaj nikomu narażał, ale bez obaw, ponieważ te prace niedługo się skończą i do środka oczywiście sobie wejdziemy. Może nie dzisiaj, ale na pewno jutro. Także jeżeli coś, nic by się nie wydarzyło do tego czasu, to ja się z Wami z tego miejsca żegnam i widzimy się w kolejnym ujęciu. Ok, moi drodzy, a więc znalazła się chwila, żeby tutaj do środka wejść, przy czym nie jest to czwartek, a dzień następny. Mógłbym zacząć nagrywanie tego materiału, tego miejsca, gdzie zakończyłem ujęcie wczorajsze. Niemniej jednak chcę Wam w ten sposób po prostu pokazać całą drogę, którą pokonaliśmy tak naprawdę, żeby tutaj do tego obiektu wyjątkowego wejść. W tym momencie mijam pierwszą ścianę, która się tutaj znajdowała. Teraz, moi drodzy, patrzycie na resztkę tej końcowej ściany, a więc tutaj mieliśmy te kamienie oblane betonem, ponieważ należy wspomnieć, że nie była to pełnoprawna ściana, tylko po prostu kamienie oblane betonem. No i cóż, przechodzę teraz za ścianę i coś Wam pokażę. Spójrzcie, tutaj, moi drodzy, mamy ten tak zwany stożek, przy czym wiele wskazuje na to, że nie jest to ręczne usypisko, tylko po prostu no, zarwał się strop i wszystko się nam tutaj z góry wysypało. Chodnik kieruje nam się na wprost. Możemy pójść sobie prawą oraz lewą stroną. I jak możecie zauważyć, jest to już obudowa nasza polska, więc postawiona przez ekipę z AMC, ponieważ zaszła konieczność wzmacniania tego stropu. A więc powolutku do przodu. Na ociosach mamy oczywiście ubytki w tej niemieckiej, że tak powiem, obudowie, a więc skała miejscami nam się tutaj gdzieniegdzie wysypuje. Strop mamy oczywiście drewniany, miejscami zabezpieczany KS-ami, cały czas doprowadzona wentylacja, a tutaj chyba minąłem fragment przewodu. Tak, spójrzcie. Tutaj mamy, moi drodzy, jakiś przewód niemiecki, być może oświetleniowy. O kurde, tutaj to już jest mega. Tutaj, moi drodzy, to już jest mega, ponieważ w świetle latarki powinni się dojrzeć wagonik kopalniany.
do którego za chwilę podejdziemy. Oj, muszę zrobimy tak. I obiekt zaczyna robić naprawdę mega, mega fajne wrażenie, ponieważ jest tutaj znacznie wyżej oraz szerzej niż dotychczas. Mamy tutaj już obudowę stalową, stojaki oraz stropnica oraz opinka jest stalowa. Troszeczkę będzie ten kadr przepalony, ale korzystając z okazji, że tutaj jestem, chciałbym to po prostu wszystko dobrze sfilmować. Szerokość w tym miejscu, to o czym warto wspomnieć, to jakieś no, dobre 3 metry, myślę. Pełno tutaj jakichś kawałków drewna. Spójrzcie, powoli dochodzimy do wagonika. To jest taki fajny artefakt, który naprawdę sprawia, że tutaj twarz mi się cieszy. Tu jakieś haki do zawieszania, może lutni. Strop zabezpieczony. Mamy tutaj zrobioną wykładkę z kamieni. No i cóż, dochodzimy w rejon skrzyżowania. A tam mamy drugi wagonik. Zmienię może oświetlenie. O, może w ten sposób będzie troszeczkę bardziej klimatycznie. I spójrzcie, po lewej stronie mamy korytarz, mamy tory idące po łuku. Za chwilę tutaj jeszcze wspomnę o bardzo ważnej sprawie, chociaż być może ktoś już zauważył. W prawo również tutaj możemy iść. A to, o czym chciałem wam wspomnieć, co nieco mi tutaj umknęło, to oczywiście tutaj obrotnica. Tomku, gdzie możemy podejść? Tu już jest koniec? To jest to, co mówiłem wam, moi drodzy, wcześniej. Tutaj saperzy na zmianę z górnikami z AMC, ten fragment, który pokonuje, sprawdzali. A więc no, nie mamy tutaj, że tak powiem, wolnej ręki, nie możemy dowolnie tego obiektu zeksplorować, ponieważ krok po kroku jest tutaj wszystko zabezpieczone. Tak, tutaj możemy podejść do linii zabezpieczeń, tutaj możemy podejść do wózków i lewą tę możemy... Czyli dalej już nie idziemy? Dalej nie. Okej. Okay. O, metr dalej. No to dobra. To jest rozdeptane, ale to wiadomo, że nic nie zapewne. No tak. A więc spójrzcie, tam do końca tego odcinka sobie teraz nie podejdziemy, ale bez obaw to was, że tak powiem, nie ominie. Po prostu dzisiaj musimy skończyć ten materiał w tym miejscu. Prawo, lewo? I krzyżówka w sensie? No tam masz prawo, lewo, tam jest szczelnia numer 2. A, czyli to wejście ogólnie. To jest okej. Okay. Tam jest drugi wagonik, nie? Tak. Tak, tam widać, że gdzieś tam w lewo prawdopodobnie ucieka, to jest to nasze sztormie wyciskowe, bo w lewo jest coś się dzieje. No ale też nie możemy wyjść, tu jest zielona. Do której można... Oznaczenie saperów i górników. Do którego momentu zostało to po prostu sprawdzone? Sprawdzone sapersko i sapersko jest trochę dalej, tylko górniczo jest niestabilny wzrost. Łopaty są oryginalne? Tak, tak. Ok, więc tylko jeszcze podejdziemy 2 metry i dalej już szedł nie będę. I lewa strona też tam jak na razie nie jest sprawdzona, tak? Tu lewo możemy zejść. Ok. Za zakrętem jest mała niespodzianka. Jest obrotnica. Tak, jest obrotnica. Wysokość, Tomek, ile obstawiasz? Trójka będzie? Ja mam... Jest pewna. 2,60, 2,80 tak w porywach. Między 2,40 a 2,60, 2,70. Kończy się
Możemy podejść do końca? Tak. Tak, tu mamy przodek. Wiedzie działanie jest. No tak. Wiertła. Kurczę, ale to same wiertła, co wyciągaliśmy. Tak, tak wyglądają przynajmniej na tą chwilę. No ale to jest też dziwne, ponieważ... Może ktoś się tutaj wypowie, ewentualnie ja się z kimś skontaktuję, ponieważ to troszeczkę inaczej sobie te wiertła wyobrażałem. Ponieważ to są wiertła ślimakowe, które jakby sugerowałoby, że były do urobienia tej skały miękkiej, a raczej ze skałą miękką tutaj do czynienia nie mamy. A więc w tym miejscu tak naprawdę skończyły się prace. No i tutaj mamy tę pewność, że no, prace miały być kontynuowane, że ten chodnik miał być bity na wprost, ponieważ zostały tutaj doprowadzone tory. Podjeżdżała tutaj, wagoniki były tutaj dopychane i po prostu ten urobek na wagoniki ładowano. No dobra, ale otwory strzałowe. Nie mamy otworów strzałowych. To jest zastanawiające. Niczego tutaj, moi drodzy, nie widzę poza kolejnymi wiertłami. Na stropie być może mieli doprowadzone światło. Kotwa jest. No. Prawdopodobnie tak jak mówisz, do podwyższenia światła. Fajnie, mega. Wygląda na to, że po prostu odstrzelili to, co mieli i nie zdążyli zrobić następne. No i na tą chwilę mamy tyle przebadane, reszta jest tak jak spojrzysz tutaj do przodu. To jest wszystko kamieni, to jest stosunkowo świeże, bo to jest właśnie ta niestabilna źródło. Tak tutaj mówi Tomek, strop jest niestabilny, cały czas coś się wysypuje. Jak mogliście zauważyć wcześniej, ta opinka ma duże ubytki dosyć i tak naprawdę trzeba uważać na głowę, poruszając się tutaj w tym miejscu. A więc dopóki nie zostanie to sprawdzone, dopóki nie zostanie sprawdzone pod kątem saperskim, jak i oczywiście górniczym, no to dalsza eksploracja jest niemożliwa. No dobrze, moi drodzy, wychodzimy z tego miejsca. Tutaj tylko chciałem wam jeszcze pokazać fragmenty instalacji elektrycznej. Wychodzimy stąd, ponieważ za chwilę wejdą tutaj panowie z AMC ponownie kończyć, że tak powiem, swoje zaplanowane prace, a ja wyjdę na zewnątrz i może zrobimy sobie jakieś takie niewielkie podsumowanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że zarejestrowany materiał z części wnętrza tego obiektu przypadł wam do gustu. Oczywiście nie mogłem oddać wszystkich emocji, które tam mną targały, ale przejście się takim chodnikiem, takim korytarzem, który pozostawał niedostępny od 76 lat, jest naprawdę przeżyciem niesamowitym. Tym bardziej, że tam w środku jakieś artefakty, jakieś wagoniki, jakieś szyny, wiertła, elementy instalacji elektrycznej i tak dalej. To wszystko sprawia, że człowiek czuje się w takim miejscu naprawdę wyjątkowo. Nie wolno nam oczywiście się zapominać, że to wszystko było drążone rękami więźniów czy też robotników przymusowych, a więc tutaj jakby należy się jak najbardziej powaga sytuacji podczas przebywania w takim miejscu. Niemniej jednak pod takim kątem eksploracyjnym oraz górniczym obiekt jest naprawdę wyjątkowy. Oczywiście ja będę wam mógł pokazać całość tego obiektu, jednak tak jak wspominałem wcześniej, tutaj panowie z AMC muszą wzmacniać stropy, zresztą ten początkowy odcinek widzieliście, że był w zabudowie drewnianej oraz stalowej z KS-ami, a więc te poszczególne metry muszą być zabezpieczane. Ponieważ gdybyśmy tam weszli do środka, komuś coś by się stało, to firma AMC mogłaby zostać pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ wpuściła ludzi, pomimo tego, że jakiś dany fragment nie został zabezpieczony. A więc to musimy mieć na uwadze i te prace oczywiście zabezpieczające będą wykonywane. A jeżeli pojawią się jakieś niebezpieczne przedmioty albo sprawiające po prostu wygląd, nie wiem, jakiegoś ładunku, jakiejś broni, to wówczas będziemy dzwonić po saperów, oni przyjadą i po prostu ten teren nam tutaj na podstawie takiego, że tak powiem, zlecenia sprawdzą. A więc to wszystko małymi kroczkami się dzieje. Niemniej jednak, jak już powiedziałem wcześniej, będę mógł wam pokazać cały obiekt. Oczywiście jest tutaj telewizja Discovery, ale oni kręcą swój materiał, wyprawy Leona swoją drogą, także nie mam tutaj, moi drodzy, żadnych ograniczeń. I tak naprawdę będę się powoli z wami żegnał, ponieważ z tego miejsca już nic wam nie pokażę. Prace w kolejnym tygodniu chyba jeszcze nie ruszą, ponieważ AMC musi jechać na inny obiekt, ponadto cały czas trwa zrzutka. Tak muszę o tej zrzutce powiedzieć, ponieważ zabezpieczanie kolejnych metrów tego obiektu sprawia, że te koszta nam rosną.
Wiadomo, że nikt tej obudowy tutaj nie stawia za darmo, a jest to praca dodatkowa, która nie była, że tak powiem, do tej pory uwzględniona, a więc zrzutka funkcjonuje. No i po prostu zachęcam Was do wsparcia, żebyście nam po prostu pomogli dokończyć temat tego wyjątkowego obiektu, ponieważ wiele osób w nas nie wierzyło, a dzięki Waszemu ogromnemu wsparciu, między innymi wsparciu finansowemu oraz takiemu mentalnemu, udało nam się do środka wejść. Także żegnam się z Wami z tego miejsca. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich stron, do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców. Znajdziecie tam również link do zarejestrowania się w Letyshops oraz do zainstalowania wtyczki. A tymczasem, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie. Postaram się na każde pytanie odpowiedzieć. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!